Kryminalni z Jaworzna wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego zlikwidowali plantację konopi indyjskich. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków szacowana jest na ponad 500 000 zł. Na terenie Mysłowic śledczy wtargnęli do jednego z domów, który był wynajmowany konkretnie na ten cel, a mianowicie na uprawę konopi indyjskich na dużą skalę. Policjanci wraz ze funkcjonariuszami Straży Granicznej zabezpieczyli ponad 300 krzewów konopi indyjskiej, jak również 15 kg już gotowego suszu marihuany. Policjanci zatrzymali małżeństwo podejrzane o prowadzenie tego nielegalnego procederu. Jaworznicki sąd na wniosek śledczych podjął już decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. Grozi im do 12 lat za kratkami. Dom został Tylko miłość pozwoli pozostać żywym. Utwór wykonywany jest w 3 językach: ukraińskim, rosyjskim i polskim. Widziałem smoka o 1000 paszczach, którego imię to władza, śpiewa lider kultowej kapeli Maszyna Czasu Andrzej Makarewicz. O kłamstwach i politycznych grach śpiewa natomiast Maciej Maleńczuk. Wciąż muszę kłamać, muszę grać.
zakrywka. Thank you.